18 kwietnia przypada wspomnienie świętego Galdiana, biskupa. Galdian był biskupem Mediolanu przez 10 lat, począwszy od roku 1166 aż do roku 1176. Był zaufanym kanclerzem swojego poprzednika, biskupa Uberta. Wierny papieżowi Aleksandrowi III, wraz ze swoim pasterzem udał się na dobrowolną banicję, kiedy cesarz niemiecki Fryderyk I Barbarossa najechał miasto w 1162 roku. Był także stanowczo przeciwny narzucanemu przez cesarza antypapieżowi Wiktorowi IV. W nagrodę za okazaną wierność papież Aleksander III po powrocie z wygnania w roku 1166 mianował Galdina kardynałem. Po śmierci zaś biskupa Mediolanu, Uberta, wyznaczył go na jego następcę. Sam też udzielił mu sakry biskupiej. Kiedy Galdin przybył do Mediolanu, wyszło mu na spotkanie całe miasto, witając go jako swojego pasterza i legata papieskiego. Po uwolnieniu od wojsk cesarskich zawiązała się w mieście liga, która miała nie dopuścić do ich ponownego wejścia. Do tej ligi przyłączyło się szereg miast Lombardii. Trzeba było także zabliźnić rany. Na skutek wojen z cesarzem zostało zniszczone wiele kościołów i klasztorów, które trzeba było odbudować. Zaistniała jeszcze większa potrzeba zajęcia się ludźmi pozbawionymi dachu nad głową. Namnożyło się nędzy i różnych chorób. Galdin zorganizował pomoc dla bezdomnych, zakładał schroniska i przytułki, szpitale. Był w stałym kontakcie z zakonami i osobami pobożnymi, które umiał wciągnąć do pomocy duszpasterskiej i charytatywnej. Niemniej troskliwie dbał o czystość wiary. Dlatego zwalczał herezję Katarów, która w tym czasie powstała i znalazła w Lombardii wielu zwolenników. Śmierć zastała Galdina na posterunku, kiedy na ambonie głosił do ludu Słowo Boże. Stało się to 18 kwietnia 1176 roku. Napisano o nim, że był godnym następcą świętego Ambrożego i wielkim poprzednikiem świętego Karola Boromeusza. Dlatego też jego relikwie umieszczono w katedrze mediolańskiej na najbardziej eksponowanym miejscu, w głównym ołtarzu. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Galdina, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.